Na konferencji przed meczem z Krakowem jutrzejszym z nami trener Jacek Magiera. Zapraszam do zadawania. Panie trenerze, pytanie oczywiście na początek o sytuację kadrową. Czy coś się zmieniło? Jak on, czy ktoś wraca z tych graczy, że nie ma widać? Rozumiem, Tomasz nie. No Tomasz Praszelik i Werdaska. To jest trójka zawodników, którzy nie są brani pod uwagę do meczu. Co się dzieje Mateuszowi? Tak? Jak to można już na tym etapie zdiagnozować? I jak długo ten problem będzie trwał? Rozumiem, że jest przerwa, ale generalnie co z nim jest? No cały czas mówi, że czuje to miejsce, które było kontuzjowane przez Puerto w meczu z Jagiellonią. Nawet dwa dni temu był na konsultacji u innego jeszcze lekarza, aby być może znaleźć inne rozwiązanie w tej kwestii. No trudno powiedzieć, bo to jest rzeczywiście bardzo długo i ta sytuacja no, wpłynęła na jego. Są różni zawodnicy, tacy, którzy lepiej takie rzeczy znoszą, gorzej takie rzeczy znoszą. Rozmawiałem z nim, on rozmawiał ze sztabem, no mówi, że nie jest w stanie wyjść na boisko i w 100% być gotowym do tego, aby grać. Szturm Oczyński jest gotowy do gry w podstawowym składzie? To jest taki etap? Trenował z nami dwa dni, jeżeli chodzi o cały zespół. Wcześniej oczywiście, jak był na tej przymusowej kwarantannie, będąc u siebie w domu, trenował też, bo ma do tego warunki. Oczywiście ten trening w momencie, kiedy człowiek jest w jakiś tam sposób osłabiony, jest zupełnie inny, ale to co mógł, to co zostało mu nałożone, zrealizował. Jest brany pod uwagę do jutrzejszego meczu. Wiemy, że to jest kapitan zespołu, zawodnik, od którego dużo zależy w postaci gry, ale także tego mentalnego bodźca, który dzisiaj dla nas jest ważny po tych ostatnich porażkach, niepowodzeniach, to na pewno taki zawodnik w szatni jest bardzo potrzebny. Na pewno ma pan taką wiedzę, on dobrze się czuł w czasie tej kwarantanny, czy miał jakiś... Nie miał żadnych objawów. Znaczy ja się czułem, będąc na kwarantannie, bardzo dobrze, on mówi, że też się czuł bardzo dobrze. Natomiast no dzisiaj mamy takie czasy, że sami nie wiemy, co w nas siedzi i czy jesteśmy w jakiś sposób osłabiani przez wirusa, czy nie jesteśmy, tego nie wiemy. Test akurat, który robił, wyszedł mu pozytywny, natomiast po 7 dniach chyba robił kolejny, czy po 10 wyszedł mu negatywny, także to jest najważniejsza informacja. Czy to jest ostatni mecz Lika Exposito w Śląsku Wrocław? Nie. Nie wiem, nie chcę w tej chwili powiedzieć, że to jest ostatni. Ja bym chciał, żeby Erik był naszym zawodnikiem do końca sezonu i ewentualnie po sezonie trafił do bardzo dobrego klubu, aby klub na tym zawodniku zarobił dobre pieniądze. Natomiast też wiem, jaka jest polityka klubu. Wiem, że Erik jest w dobrej dyspozycji i też liczę się z tym, że Erika może nie być. Natomiast dzisiaj nie jesteśmy w stanie, przynajmniej ja nie jestem w stanie powiedzieć. Być może więcej informacji w tej chwili ode mnie ma dyrektor sportowy, który się tym zajmuje. Jestem z nim w stałym kontakcie. Natomiast no, są to, co powiedziałem na poprzedniej konferencji, możliwości takie, że nie będzie go z nami od nowego roku, ale jest też szansa, że będzie, bo to też od momentu zainteresowania do podpisania kontraktu no trochę czasu też mija i też są różne rozbieżności, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Czy coś się dzieje z Fabianem Piaseckim od ostatniej konferencji? No bo on już składa deklarację, jak pan pewnie słyszy. Prezes Śląska też, jak wypowiada się, że to Śląsk będzie decydował. No ale ja myślę, że też pan będzie decydował. Będzie pan pytany o zdanie. Tutaj coś się zmienia, jeśli chodzi o... Tak, ja będę oczywiście pytany o zdanie i to będzie Śląsk decydował. Mówiąc Śląsk będzie decydował, mówimy w liczbie mnogiej, czyli trener, dyrektor sportowy, prezes. I tutaj tak do tego podejdziemy. Będziemy rozmawiać, to co powiedziałem, po ostatnim meczu. Też informacja, co dalej z Erikiem. To jest kluczowa informacja dla nas za dzisiaj. Natomiast na tą chwilę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy transfer Erika dojdzie do skutku, czy też nie. Panie trenerze, już kilka dni minęło od meczu z Wartą Poznań. Czy ma pan już taką dogłębną, gruntową analizę tego, co się stało i mógłby pan się tym podzielić? Dlaczego tak się stało?
Analizę oczywiście robimy po każdym meczu i ona jest dogłębna. Staramy się pokazywać zawodnikom to, co jest najistotniejsze w takich sytuacjach. Najważniejsze i najistotniejsze w sporcie zawodowym jest wynik i tabela rozgrywek, która pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy. Wynik, jeżeli chodzi o mecz w Grodzisku Wielkopolskim, jest nie do zaakceptowania, jest negatywny dla nas, bo przegraliśmy i z tego powodu na pewno jesteśmy wściekli. Jedna sprawa to wynik, druga sprawa jak ten mecz wyglądał i jak Śląsk grał. Posiadanie piłki, o którym często się mówi, w tym przypadku nie miało żadnego znaczenia. Śląsk Wrocław miał ponad 70%, piłkę przy nodze, Warta niecałe 27% chyba. A wygrała spotkanie. Jesteśmy świadomi tego, że to, co jest najistotniejsze dla nas, to jest poprawa gry defensywnej całego zespołu. Praca nad tym, aby asekuracja ataku była zdecydowanie na wyższym procencie skuteczności i pracujemy. Wiadomo, że tych treningów w tej chwili już nie mamy za dużo, bo za chwilę ostatni trening w tym roku i jutrzejszy mecz, dlatego gruntowna może nie analiza, ale taka mobilizacja całego zespołu, wszystkich piłkarzy musi być skoncentrowana na tym, aby jutro zdobyć 3 punkty w meczu z Krakowią. To jest dla nas dzisiaj najistotniejsze. Tak się złożyło, że ten ostatni mecz jest o konkretną stawkę, o górną połówkę tabeli. Jeżeli go przegracie, jesteście w dolnej połówce na pewno. Gdyby tak się stało, czyli te dwie cyferki przed miejscem, przed nazwą Śląsk, czyli 10, co najwyżej, powiedział Pan, że to jest rozczarowanie w stosunku do tego, na co Pan liczy? Tak, oczywiście. Ja dzisiaj nie jestem zadowolony z miejsca w tabeli Śląska-Wrocław. Nie jestem zadowolony z liczby punktów, jakie Śląsk Wrocław ma dzisiaj. Na te punkty składało się wiele, wiele sytuacji. Też wiemy, w jakich okolicznościach traciliśmy punkty. I to, co powiedziałem wtedy i powtórzę po raz kolejny, dziś ponosimy tego konsekwencje, bo w zupełnie innych nastrojach, w innym mentalu dzisiaj rozmawialibyśmy. Ale to jest takie gdybanie. Błędy się zdarzają każdemu. Błędy się zdarzają zawodnikom, błędy się zdarzają sędziom, błędy się zdarzają trenerom. I do tego trzeba podejść, to jest gra błędów. Oczywiście chcemy i budujemy drużynę, aby była w górnej części tabeli i to w top 1-5, bo to jest celem naszym i ambicją tego klubu. Oczywiście też sobie trzeba otwarcie powiedzieć, że przez 8 miesięcy czy 9 miesięcy naszej pracy drużyna śląska przeszła gruntowną przemianę, jeżeli chodzi o styl gry. Dzisiaj jesteśmy drużyną grającą w innym systemie. Na wiele rzeczy potrzeba czasu, aby zbudować, aby znaleźć nawet zawodników do tych pozycji, które są newralgiczne w tym systemie. Chcemy być zespołem, który jest postrzegany jako grająca drużyna ofensywna i tak przez te miesiące na pewno Śląsk jest postrzegany. Bramki, które traciliśmy, były pokłosie bardzo odważnej gry, jeden na jednego w linii obrony, gdzie nie każdy sobie na to pozwala w polskiej ekstraklasie. Dzisiaj ponosimy konsekwencje straty punktów. Jest to na pewno działanie nie celowe, że tracimy gola, ale działanie celowe, jeżeli chodzi o budowanie gry ofensywnej, wiedząc o tym, jak dużo pracy przed nami w tej asekuracji ataku. Robimy analizy i oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że być może w najbliższym czasie będziemy grali nie z dwoma środkowymi pomocnikami, tylko z trzema, aby wzmocnić środkową jeszcze linię i możliwość odbioru piłki. Być może doprowadzimy do sytuacji takiej, że ta asekuracja w linii obrony będzie inaczej. Także tutaj mamy mnóstwo pomysłów na to, aby uszczelnić i jeszcze poprawić grę defensywną, aby była skuteczna. Ale też bierze Pan pod uwagę zmiany systemu, jeśli chodzi o obronę, na czwórkę obrońców? Nie, bo tutaj sobie trzeba otwarcie powiedzieć, że grając systemem 1-3-4-3 w fazie obronienia często gramy w ustawieniu 1-5-2-3, 1-5-3-2, także to nie jest tak, że bronimy trzema zawodnikami, wahadłowi wracają do linii obrony i ta nasza liczba zawodników jest zdecydowanie większa. Tutaj to co powiedziałem, polska ekstraklasa jest taka, gdzie większość zespołu gra w niskiej obronie. Dużo kontrataku, dużo pojedynków, dużo chaosu, dużo piłki w powietrzu. I to też powoduje to, że będąc w ataku pozycyjnym, będąc często odkrytym, narażamy się na straty piłki, narażamy się na to, że w tych fazach przejściowych drużyny przeciwne trafiają
sytuacjach takich, że robią okazje i szanse bramkowe. Także dalej chcemy w tym kierunku oczywiście iść, udoskonalać to, co jest złe. Też jedno pytanie o Krakowie. Wiadomo, zmienił się trener. Jak on ją teraz postrzega? Wiadomo, bardzo konkretnie była definiowana Krakowia probierza. Miała swoje atuty, miała swoje wady. Czy ona się zmieniła na zdaniem teraz? Czy ta Krakowia jest już dotknięcie trenera Zielińskiego? Pan to dostrzega, jak analizuje rywala? No, analizujemy rywala. Oglądaliśmy spotkanie i z Legią, oglądałem i z Górnikiem Łęczna. Oglądałem. Krakowia szuka swojego stylu, szuka swojej tożsamości i oczywiście zdecydowanie inaczej dzisiaj Krakowia gra innym systemem niż wcześniej. I tutaj też trzeba otwarcie powiedzieć, że na wszystko potrzeba czasu. Trener Zieliński jest oczywiście doświadczonym szkoleniowcem, takim, który ma ogromną wiedzę i potrafi zrobić bardzo dobry zespół. Tutaj na pewno przyjadą podrażnieni porażką na swoim boisku z Górnikiem Łęczna. Natomiast my się chcemy skoncentrować na sobie. Wiem, że Krakowia ma różne momenty, ale to tak jest w momencie, kiedy zmienia się trener, kiedy też grają inni zawodnicy niż wcześniej. Bardziej Krakowia staje się dzisiaj Polska, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć.